Robert Pasut znowu odklejony. Nagle na zmianę. Nowe nie znałem, można by powiedzieć. Najpierw odpalił się na Take-Fanie, na Take-Fana, przepraszam. Następnie na Gimpera oraz Revencjusza. Nie wiem, wam powiem, że jak kiedyś Robert Pasut był osobą, która czy robiła dymy, no robiła taki performance. Było ciekawie, robiła coś, co było głośne, coś, o czym ludzie gadali na Twitterze, coś, o czym ludzie gadali naprawdę wszędzie i Robert ogólnie był bardzo chwalony, jeśli chodzi o Freak Fight, szczególnie to, co dzieje się na konferencjach. Natomiast w tym momencie, to co teraz pokazał, no to jest totalna odklejka, nie? I tak jak komentowałem jakiś czas temu, to, że mu kompletnie odwaliło, że środki, którymi się chwali, powinien przyjmować przynajmniej w połowę, no to tutaj widzimy, nie chcę powiedzieć upadek człowieka, nie chcę powiedzieć upadek twórcy, natomiast no nie wygląda to fajnie, nie? Nie wygląda to ciekawie, nie wygląda to ani śmiesznie, to po prostu jest już takie żałosne, szczególnie, że te jego zachowania, zaraz zobaczycie. A wy co myślicie? Bo nie wiem, czy oglądaliście, czy nie oglądaliście, ale dla mnie to było giga żenujące, nie? Żenujące, no. Jeszcze to pół biedy, nie? Ale samo face to face był słaby jak cholera. O, masz więcej. Jaka Katarzyna? Paszteta to w domu masz, kur... Co? Od paszteta to w domu masz, kur... Co mam w domu? Paszteta, kur... Uch, jesteś? To jest właśnie jakiś, czy co? Czemu jesteś nie do jeba... Czemu do nich, kur... Czemu do nich tak... No na kur... mi, kur... tej pana, frajerze, jeba... To kur... Zamknij listę, kur... Stój tam na dole i sklej, kurwa... Zamknij mordę. Ja jestem w szoku delikatnym. Nie powiedziałem, czy chodź no na kurwa. No to jestem. No i co? Chodź. No to chodź. No to co? No na chuj dziewczynę kurwa obrażasz. No ja ci. No na chuj obrażasz. A co kurwa, kto zaczął? Nic nie powiedziałem. To kurwa zaczął od pastetów. Mam nagrane. Przysięgam ci, że nie powiedziałem takiego tekstu. Mam to nagrane. Masz przejebane. No ty kurwa laski wyzywasz. I to u mnie. I tak dziwnie w ogóle się. Dziwnie zachowuje ten Pasut, nie? Tak naprawdę. A ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że faktycznie on jest pod wpływem jakichś środków. Nie mam pojęcia, nie znam się, nie interesuję się. Natomiast wygląda to. Z jednej strony sztucznie, z drugiej strony udawanie, z drugiej strony tak jakby on sam nie kontrolował w ogóle tego, co gada. Dziwnie w cholerę. O kurwa. Czy ja czuję gówno? Ktoś no tak, się zesrał? Na przykład to, nie? Na które oko nie... I to nie wiem, czy to jest, czy to ma być zabawne, czy on to robi właśnie specjalnie, to jest... Widzisz? Nie, to jest kurwa... Jesteś jak chuj. Przysięgam ci, kurwa, nie powiedziałem. Podoba mi się, że niektóre bluzgi są wyciszone, a niektóre puszczone normalnie. Miałem takiego tekstu, nie wiem skąd to wziąłeś i 3 razy zapytałem, co ty kurwa pierdolisz, bo nic nie powiedziałem, rozumiesz? No? Projektuj Wojtka. O, może tak, dlatego musisz jeszcze poczekać z tym filmem finałowym. Zobaczymy, jeżeli... Nie ma na co patrzeć, bo z tobą rozmawiał, kurwa, to temat nie będę. Nie dżyryja, kurwa! Bo co? Bo się próbuję skupić. Dla mnie i tak większa odklejka gadanie, że laski są przeterminowane po 25 roku życia, no tak, no. Mam to kurwa co nagrane. No ale wiesz, tak samo jak te teksty o tym, że osoby chorujące na przykład na depresję, biorące leki, to w ogóle, że to jest to samo, co branie narko, nie? Rozumiesz? To może działa na skrajnie głupie osoby, ale jestem w stanie wyprostować wszystkie twoje słowa. Bo ty jesteś taki jebany geniusz. Nie powiedziałem tego, że jestem jebany geniuszem. To co miałeś z polskiego na przykład w 5 klasie? No i kurwa nie pamiętasz właśnie, no i to jest właśnie przez sterydy, no i to jest to. Chuj w te sterydy. Co? Chuj w sterydy, nie? A za co cię lubić, powiedz mi? Nie wiem, za to, że kurwa do wojny podżegasz, że straszysz wojną ludzi, kurwa. Jak straszę wojną? Że jesteś we Freak Fightach takim skurwysynkiem, co przychodzi, nie bierze, kurwa, mówi, że on tutaj nie chce być, Freak Fighty się kończą, ale pieniążki to weźmie. Jesteś tutaj dla pieniędzy, kurwa, to masz, zbieraj, patrz. Biegaj, patrz, jeszcze parę stówek ci wpadnie, kurwa, jesteś tu dla pieniędzy, łap. No łap, kurwa! No dobra, no ale po co ludzie są we Freak Fightach? Po co? Nie dla pieniędzy? No po co ludzie przychodzą do Freak Fightów? No nie oszukujmy się, no po kasę, no i tyle. Łap! A ty do czego tu jesteś? Łap! Do czego tu jesteś? Łap! Żeby patrzeć na ciebie... Łapać to ty możesz dziewczyny na mieście, tak jak zresztą robię. No i widzisz, kurwa... No i co, no ale co, a ty powiedziałem nieprawdę, kurwa... No co ty mi, kurwa, że jesteś gwałcicielem, sugerujesz? Kiedy tak, kurwa, powiedziałem? Czemu ty zawsze dopisujesz sobie jakieś, kurwa, sentencje? Ale łapiesz czy nie łapiesz, kurwa? Ty jesteś popierdolony, kurwa? Teraz to, kurwa... Ale serio, to w tym momencie, jak wcześniej Pasut... na przykład robił
wcześniej Pasut robił performance i widać było, że to jest wszystko gdzieś tam zaplanowane. Natomiast, i wiecie, ludzie mu kibicowali. Natomiast w tym momencie, jak on odwala taki szajs, no to ludzie po prostu chcą, żeby on dostał po mordzie. Natomiast, patrząc na jego walkę z Ginoldem, no to nie wydaje mi się, żeby Pasut przegrał, nie? Że on jest jednak, że ma twardą mordę, twardą szczękę i nawet jeśli Take One będzie coś tam chciał wskórać, no to wydaje mi się, że nie ma szans. Bo Pasut jest po prostu twardy, nie? Z charakteru też jest twardy. Nie mówię o jego zachowaniu, natomiast z charakteru, ponieważ w walce z Ginoldem powinien paść wiele razy, nie padał, więc tutaj jednak wydaje mi się, że jego ręka w górę pójdzie. Młodzi oglądają i takie rzeczy. Nie bierzcie sterydów, broń Boże. Nie, lepiej narkotyki, nie? Żadnie, szok. Odbiję ci jeden argument. Mówisz, że ja tu jestem dla pieniędzy i jako to ja dziwko. To ty, nie, kurwa, tak mówisz. No bo to jest prawdą, a tak? Ale sam się nazwałeś. Czekaj, odbierzam. Myślę, że to jego kreacja. Powiem ci, żeby jeśli to faktycznie by się okazało jego kreacją, no to giga ogromne gratulacje za wejście aż tak w rolę. Telefon, bo widz dzwoni, może ale jakiś... jak jest, to nie wiem, nie powiem ci, bo nie ciekawe wiem. Pytanie, halo, jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Cześć, nazywam się Hubert, dzwonię z Krakowa. Siema, Hubcie z Krakowa. Siema, cześć, witajcie. Mam pytanie do Pasuta. Chciałem się zapytać, czy jego aktualne zachowanie jest wynikające z kwestii tego, że ma jakieś niespełnione marzenia, jest już za stary, czy może przedawkował narkotyki? Spokojne pytanie na rozluźnienie atmosfery. Przez to, że nie wiem, wydaje mi się, że to jest kryzys wieku średniego, bo taki wiek też teraz masz. Dobra, kurwa, ale skopiował komentarze z Facebooka, kurwa, idź już. Żadnego Facebooka, ty wypierdalaj i słuchaj mnie teraz, mówię do ciebie. Przez to, co ty robisz, nie wiem, tak jak mówię, to jest chyba kryzys wieku średniego. Masz mojego fiutka, rozumiesz, masz mojego fiutka. 40-letniego, tej chwal Nie, ale taki telefon jeszcze gorszy niż sam Pasut cały, nie? Go na szczępy, błagam. Dziękujemy, Hubert. Bardzo bym tego sobie na szczępy, kurwa. Dziękujemy, Hubcio, za telefon. Pozdrawiamy cię. Bardzo ale ty masz, kurwa, widz. A dlaczego uważasz, że to jest mój widz? Dobra, jebać. Ale nie, bo jakby dlaczego z góry zakładasz, że to jest mój widz? Bo chciałem zarzucić, kurwa, żarcikiem się spinasz. Dobra, to nie. No ale nie, to sobie rzucaj żarcikiem. No człowieku, no co ci chodzi? Tylko zapytałem, skąd wiesz, że jest to mój widz. No bo powiedział cześć, tak jak miałem zadzwonić, kurwa, na początku. Słyszałem to. Okej. Okay. No to pozdrawiam widza. No, to po chuj kłamiesz. Tak jak zacząłeś ludzi straszyć wojną, bo już nikt cię nie oglądał. Zacząłeś mówić, że o, Europa zginie, no, i tak dalej. Że generalnie ludzie w Europie są słabi psychicznie i tak dalej. Tak, gdzie ty jebany hipokryto, kurwa, wie, że ty nie będziesz służył, bo ty, kurwa, nie widzisz na jedno oko, więc se cwaniaczku, kurwa, wszystkich nawołujesz do wojny, a ty byś siedział przed... Skąd ty masz informację, że na jedno oko nie widzę? Ja mam najwyższą kategorię wojskową. Natomiast uważam, że mówienie o tym... Ale podżegasz do wojny. Ty jesteś popierdolony, kurwa? Znaczy, podżegam, ty jesteś Trochę się zdenerwował. Take One. Popierdolony, kurwa? Przestań, nie... No co, kurwa, przestań? Pojebało cię, kurwa, całkowicie? Hołownia, uspokój się, kurwa! Ty przyjebem jesteś, w chuj, kurwa. Straszysz wojną. Ty, kurwa, straszę, mówiąc, że jest to realny scenariusz, że może, kurwa, nastać? To jest, kurwa... Żenujące sorki? Kasia, spokojnie, ty nie przepraszaj za nic. To on powinien przepraszać. Straszenie? A nie jest? Uświadamianie wiesz, ludzi, jest kurwa? Wojna? Nie, kurwa, nie będę z nim dyskutował na ten temat, serio, dla mnie to nie będę on takich tematów poruszał. Czemu ty takie, kurwa, farmazony pierdolisz? To ty pierdolisz farmazony, ja cię... Ej, nie, serio się zastanawiam, nie? Serio mnie to zastanawia, czy to jest rola, w którą on sobie teraz wchodzi i ją sobie aż tak wypracował, że chce być tym czarnym charakterem, który denerwuje ludzi, czy przeciwnie, czy po prostu już ma tak przeżarty łeb. To mnie zastanawia, to mnie po prostu naprawdę zastanawia. No to pytam. Po prostu naprawdę, tak. Ktoś cię wreszcie weryfikuje, Rafciu, jesteś zdziwiony. Ale w jaki sposób ty mnie weryfikujesz w tym momencie? No pytam, nawet, czemu straszysz? W ogóle ten, ponad 900 osób na streamie, siema na wszystkim, zostawcie lajka. W ogóle lajka możecie zostawić, 276 jest, 500 by było ładnie. Natomiast jeśli ktoś nie subskrybuje, bardzo chętnie, bardzo serdecznie zapraszam, będzie miło. Wojną. Stałem na przeżarny łeb. Peron odjechał. No tak, jednak ja również skłaniam się ku tej wersji, że to jest przeżarty łeb, natomiast no mówię, no pewności 100% nie możemy mieć.
Stawmy to słowo tam. Patrz, jak to słabo, po kolei, jak to słabo odbijasz argumenty. Jeśli to jest kreacja, to powinien zgarnąć Oscara albo Złoty Glob. Powiedziałem, że zarówno tak samo jak Fagata promujesz kurestwo w internecie. A ja promuję kurestwo. Promujesz w chuj. W chuj promujesz. I zamiast... Ale to jest jego... To na przykład, to jest jego punkt, to jest jego zapalnik. To, co on tutaj. W sensie, że jego oskarżenia, znaczy kogokolwiek oskarżenia a propos tego, że Pasut, wiecie, coś tam z dziewczynami za bardzo, to jest jego zapalnik. Bo on tutaj drugi albo trzeci raz się odpala. Pierwszy raz odpalił się w momencie, gdy Zabielski mu coś zarzucił. Coś po drodze było i to jest trzeci raz. Miałeś swój podcast. Nie dostaniesz, kurwa, złotówki. Pierdol się. Chcesz sobie ruchać szony na platformie OnlyFans, to ruchaj. Ale nie zakazuj mi o tym mówić. Kobiety, nie mów szony, kurwa, o kobietach. Sam powiedziałeś, że nienawidzący kobiet. No właśnie, ale co, o czym on teraz mówi? Ja nie rozumiem teraz moralizowania Pasuta. Przecież na zgrzycie on już mówił, jaki ma szacunek do kobiet, nie? Przecież mówi otwarcie. Więc nie do końca chyba rozumiem. Palicud zalicza od jakiegoś czasu spadek wizerunkowy. Pamiętacie, jak jeszcze niedawno wszyscy się zachwycali jego performance'em? No właśnie na samym początku powiedziałem o tym, że kiedyś wcześniej robił performance, za który był uwielbiany i na Twitterze po prostu ludzie nie mogli... I przecież on wygrał tego Rama z fejmu za performance, za show, który robił. Za tą zgarną tego Rama. A w tym momencie... Kobiet toksyczny, kurwa. Na zgrzycie sam powiedziałeś, że kobieta, która ma za duży przebieg dla ciebie, staje się Seanem. Jest to... Bro ma na bluzie napis Sean must go on, a teraz mówisz, żeby jej tak nie nazywać. No. Cytat twojej wypowiedzi. No bo jest poziom, ale dla ciebie... A, jednak jest. A dla ciebie dziewczyna, co się chce z tobą ruchać, to szmata jest. Jak opowiadasz historię z Tindera i... Nie. Kurwa, poszedłem, słuchajcie, z dziewczyną na randkę i się chciała ruchać. No co za szmata? No co za debil? A co myślisz, że po to się z tobą umówiła? Czy ty wyrywasz z kontekstu jakiś fragment, Mateusz, nie ma kontekstu wypowiedzi. A co mam się cofnąć, kurwa, w czasie i obejrzeć cały stream? No shot. Bo już ciężko odróżnić, kiedy jest sobą, a kiedy jest performance. To właśnie, to też jest to, że w tym momencie jeśli prawdą jest, że bierze rzeczy, które... Znaczy, po co ja się tak idę w język? Sam przyznaje się do tego, że lubi sobie zabalować. Więc jestem w stanie uwierzyć, że te światy wchodzenia w rolę i bycia sobą już mu się naprawdę zajebiście mieszają. To obejrzałem. Już dawno cofnąłeś w swoim zachowaniu, tak się zachowuje 40-letni mężczyzna. Więc no tak, się jesteś dobry. Do 37. No zaraz się cofnę i ci jebnę i tobie się cofnie, się zżygasz, kurwa, i przeprosisz mnie. I tak mnie przeprosisz za to wszystko. Nie. Widz teraz na linii, który jest z nami, też cię będzie jebał. Halo, halo, jak się nazywasz i skąd nas dzwonisz? Natalia, no. Halo, halo, słuchaj mnie? Ta, nie wiesz, gości, czy to jest życie prawdziwe, czy tibie. Nie. Ogólnie chciałem taką sytuację przywołać i... To Pasut dzwoni. I zapytać tej kwana, czy pamięta sytuację z pewnego kasyna we Wrocławiu i... Wiedziałem, tak, pamiętam. Dlaczego właśnie został z niego wyrzucony? No to Tejkwan ogólnie nie jest takim przykładnym influencerem, jakby się mogło wydawać. No, czyli jest sytuacja, Tejkwan wchodzi do kasyna, jest tam koleś, który go sprowokował, był narąbany. Tylko, że Tejkwan po prostu zamiast jakby uciszyć tą gadkę, nie wiem, uspokoić się trochę, to zaczął drzeć mordę. Nie, konflikt eskalował do takiego stopnia, że przyjechała ochrona zewnętrzna kasyna i co? No i grozili Tejkwanowi, że jak się nie uspokoi, to... Oczywiście dostanie gazem. No i on zamiast tu uspokoić, no to się... No cóż, no. Komu się nie zdarzyło, tak? Mi na przykład jakby coś... Pierwszy rzucił na ochronę, mówił, że tam nie. Ochrona to jest chuja warta, bo... To chyba człowiek Warga mówił, że jak go zna, to on sporo żartuje i jak ktoś go nie zna, to nie wie, kiedy jajcuje, kiedy mówi prawdę, tylko że sam Pasut nie wie. Widzisz. On zarabia w miesiąc... No to trochę problem, nie? Trochę problem jednak. Ja tyle, co oni przez całe życie i tak dalej. Jak ja w to wierzę! Zarabiają, robił burdę w chuj, no i ogólnie to było mega nieeleganckie zachowanie i no fakt był taki, że... Mi bardzo często z Pawłów wrzucają, wierzę w to. Ten koleś zaczął, ale to ty eskalowałeś ten konflikt, jeszcze zasłaniałeś się jakimś... Czy jakbym mógł, to bym zobaczył jeszcze w Femie, chodzi mi o to, czy dalej cię to w federacji ciągnął. Wiesz co, tak naprawdę... Nie wiem, jak dużo mogę powiedzieć. Natomiast w tym momencie jestem tak bardzo zniechęcony, że ja od roku nie byłem na treningu. Od roku? Nie od roku. No z pół roku nie byłem na treningu. Bo jestem tak zajebiście zniechęcony,
No, przekładanie wag tak naprawdę, bo chyba 4 razy miałem mieć. Za 4 razem czy za 5 miałem tę walkę? Nie pamiętam, czy za 4? Powiedzmy, że za 4. No to 3 razy byłem w takim okresie przygotowawczym zajebistym. W sensie, wiesz, że miesiąc dzień w dzień trenowania i walkę dostałem ostatecznie w najgorszym możliwym terminie, czyli właśnie wtedy, kiedy Iza była w szpitalu 2 tygodnie. Więc, no i po tym myślałem, że dalej, wiecie, że będę miał chęć do powrotu, natomiast przez te 4 przekładania to po prostu się wypaliłem w jakiś sposób i teraz nie trenuję. Tak naprawdę pół roku w ogóle nie byłem na macie. Natomiast jeśli dostanę fajną propozycję od federacji jakiejś, czy Fame, czy Cloud, no to pewnie ją przyjmę. Mati, ale dlaczego? Dla hajsu. No to tak naprawdę, no co, no człowieku, jest kredyt do spłacenia, trzeba łazienkę na przykład zrobić. No ja nie jestem osobą, która będzie wam pierdoliła o tym, że nie wiem, że zegarek chce sobie kupić, albo nie wiem, albo na przykład samochód czy coś, tylko tak naprawdę jak mam możliwość na przykład zarobienia czegoś przy jednoczesnym na przykład nieokłamywaniu was, przy jednoczesnym nieskurwieniu się, no to możliwość spłacenia szybciej kredytu i dania spokojniejszego życia rodzinie, jak najbardziej dla mnie. Natomiast nie spieszy mi się, aktualnie nie mam żadnych propozycji, jak dostanę, jak będzie ciekawa, to przyjmę, jak nie dostanę, to nie będę płakał. Z kolegami, więc to mega chujowe. Nie do końca prawda. Skoro ten Fame polega na spraszaniu wariatów i śmianów, to dlaczego nadal nie zaprosili Gonciarza? Nie wiem. Sam bym się dał opić za pieniądze, no. A nie zniechęcać się też na przykład to, co działo się ostatnio wokół Boxdela, albo to, co o tobie mówił. Ja mu odpowiedziałem, albo ogólnie zainteresowanie walkami chyba spada. Nie sugeruję odpowiedzi, tylko pytam. Zainteresowanie walkami, nawet jeśli spada, ale wiesz, podkreślam tutaj, jeśli dostanę ciekawą ofertę, nie? Czy mnie zniechęca? Wiesz co, jakbym dostał. W zależności od jakiej federacji bym dostał propozycję, to mogę się nie zgadzać z wieloma rzeczami i w jakiś sposób też mogę publicznie o tym powiedzieć. Nawet wiesz, jakbym dostawał jakieś docinki, no to wtedy na te docinki również mogę odpowiedzieć, a wiele rzeczy, znaczy trochę rzeczy gdzieś tam wiem, o kilku rzeczach na pewno mówiłem i wtedy mogę na pewno powiedzieć kilka rzeczy publicznie, bo nie siedziałem półtulnie jak cichy piesek i tak, macie rację, dziękuję, że tu jestem i wiecie, jestem pizdo bez własnego zdania i bez wyrazu. Tak jak było podczas na przykład pierwszych konferencji, na których byłem. Teraz wydaje mi się, że byłoby inaczej. Natomiast nie ma co skóry dzielić na niedźwiedziu, ponieważ żadnej propozycji nie mam. Jak będzie, to będziemy gadać. Teraz mogę przedstawić swoją wersję w takim razie. Ja też najlepsze jest to, że to przewidziałem, bo nawet mówiłem na live, że pewnie ten temat się pojawi. Mianowicie, to też nie jest coś, o czym specjalnie chciałbym mówić w rozumieniu tego, że kasuje i tak dalej, ale spoko. Ja czasami lubię sobie pograć to z prawdą. Siedziałem z sobą? No pewnie, że tak, Natalia, ale aktualnie bardzo chcę się w jakiś sposób przemóc, mam zajebisty zastój do powrotu do treningów, ale najpierw niech się psycha ustabilizuje, a później popracujemy nad formą. Ruletce z kolegą, był tam ze mną mój kolega. Pokazałeś, jaki rzeczywiście jesteś przy akcji z Diozem. O, Marcinka, dalej jesteś na moim live'ie? Zajebiście. Jaki rzeczywiście jesteś? No i dobra, no. Jak chcesz tak myśleć, to tak sobie myśl. Ja się nie zamierzam cię przekonywać do siebie. Jedna osoba mnie parę razy zaczepiała. Walka z Brudasem aktualna? Tak, tylko jedyna organizacja, do której nie pójdę, to jest Prime. Prime zawsze kojarzyłem ze ściekiem ludzi, którzy tam w większości są również, więc... Więc nie wydajemy się, natomiast Cloud Fame pozdro śmieje. Okay. Mówiąc, że mnie zna, wymieniając moje imię. Parę razy powiedziałem, że nie jestem tą osobą i poprosiłem go grzecznie, wielokrotnie poprosiłem go grzecznie, żeby dał mi spokój. Pokazałem nawet mu dowód, że mam Rafał na imię, a nie tak, jak mnie nazywał. Po czym, w momencie, w którym stał, zaczął pokazał. Nazywać mnie od C-wordów, od P-wordów. Ja wtedy faktycznie nie wytrzymałem, bo byłem też po 3 drinkach i powiedziałem, że mu zajebię. Natomiast przysięgam i to ci kurwa gwarantuję, nic takiego do orchania, że nie powiedziałem, powiedziałem jedynie, mogę zacytować,
że jest zwykłą kurwą, że mnie popycha w momencie, w którym tamten gość mnie wyzywa i mówi, że zrobi mi krzywdę, bo on mi groził. I faktycznie wyjął Gawin. Ja mogę pójść jako przedstawicielka Hien i zawalczę versus Gawin, versus Klaudelica, versus Nike i się podzielimy hajsem. Deal? Dobra. I mnie tym gazem potraktował. Natomiast nie powiedziałeś w 100% prawdziwie tej sytuacji. Natomiast ja nie byłem inicjatorem całego zamieszania. To ja byłem... W ogóle jaka nowa mowa się wykształciła? P-word, K-word, C-word, tam. Jestem ciągle prowokowany i ja też mam swoje nerwy. No, byłeś prowokowany, no ale to nie jest usprawiedliwienie, żeby mówić, że ty to jesteś kurwa wielki influencer, co w miesiąc zarabia tyle, co ale po co kłamiesz? No przed chwilą powiedział inaczej, że było. Znaczy, ach. Takie, ale nie. Mówię, słowo przeciwko słowu. No dobrze, wiesz, że nie kłamie. Po co takie unoszenie? Stary, no, ale rozumiem, poczekaj, ale bo chcę wiedzieć, z kim rozmawiam. Czy rozmawiam teraz w tym momencie z tym gościem, który z początku mówiłeś, że trenujesz zapasy, coś takiego? Gadaj z Buxtonem, odstawiam piwko i lecę na siłkę. A, coś ci nie wierzę. Nie. Stary, przecież ten gość wstał, zacisnął pięści i powiedział, że mnie zajebie. No tak było. No sorry, ja sobie takie teksty też pozwalał, nie będę. Ja o tym nie na live już opowiadałem. Nie dziwię się, ale musisz pamiętać, że zasłanianie się kolegami z klubu jest chujowe. Ale ja nie zasłaniałem się. Ty zarabiasz w miesiąc tyle, co my przez całe życie. To jest śmiesz. Poczekajcie. Bo ja mogę zadzwonić i wszystko. No bo właśnie, nie popatrz. To jest to. Ale taka jest prawda. Ale powiedział coś, kurwa, swoją wersję. No ja uważam, że trzeba szanować pracę ludzi. Dzięki bardzo za telefon. Moralizator. Nieważne, ile zarabiają, jeżeli... To jest prawda. No witam, ciebie się nie spodziewałem, co u ciebie? Powolutku, Krzysiu, powolutku. Jeżeli pracują... No, chciałem powiedzieć, że tobie powiedział take fan populista i ale zgodził. Bo to jest prawda. Więcej kontentu z wami będzie na konferencji, więc panowie, zapraszam do face to face'a. On się dziwnie zachowuje. Tutaj też nie wiem. No, coś dziwnego w nim jest. Co, chciałbyś, żeby się odepchnął i byś machnął ręką na mnie, czy co? Jakby serio, mnie to nie wyprowadza z równowagi. Jak w twarz się zajebie? Jak wypiję 3 drinki, to wtedy się oddam. Nie, jak w twarz się zajebiesz, to ci oddam. A te pasztety? Możesz próbować. I dopiero teraz, nie? Ochroniarz go trzyma i on dopiero się uruchamia. No kurwa, to jest żenujące. Panowie, pozycja bokserska, jeśli chodzi o jeszcze rzeczy, no to Fame X Bungie robi konkurs autozadarmo.pl, gdzie macie do zgarnięcia Mercedesa CLA. Przed chwilą miał możliwość. Z poprzedniego roku. Wystarczy tylko tak naprawdę napisać przykładowy odcinek dla kanału Bungie, a tutaj panowie się kopią, ale ich następne spotkanie będzie na konferencji. Moi drodzy, dziękuję wam. Serio pierdolne zaraz. No, dawaj. Po chuj się rzucasz, kurwa. Siedziałeś naprzeciwko, mogłeś faktycznie ruszyć. Teraz, kurwa, ruszasz? To są twoje dymy? Bo teraz jest ochrona. Nie, bo mi się te pasztety przypomniały, jak ten twój ryj spojrzałem kłamliwy. No, więcej będzie, moi drodzy, na konferencji. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Pasut ma prawie 12 lat, czy prawie 40? 13, wiesz? 13 w tym miesiącu.